Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na lekcję odnośnie metodyki badań biologicznych. Biologia jest jedną z niewielu nauk ścisłych, które tak dynamicznie się rozwijają. Stąd tak ważna jest odpowiednia metodyka badań biologicznych. Odpowiednio przyjęta metoda naukowa sprawia, że postęp w nauce jest szybki, a wyniki są bardzo łatwo sprawdzalne przez innych naukowców. W każdej dziedzinie wiedzy, a w biologii przede wszystkim, bardzo ważne jest krytyczne spojrzenie na otaczający nas świat i stawianie pytań. Biologia wymaga od badacza logicznego myślenia. Wyróżniamy dwa rodzaje logicznego rozumowania. Pierwszym z nich jest dedukcja, która działa zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu. Fundamentalny przykład obrazujący myślenie dedukcyjne jest następujący. Jeśli badacz pozna podstawową teorię na temat ptaków, bardzo łatwo zauważy, że wszystkie ptaki mają skrzydła. To jest od teraz jego ogół, podstawowa przesłanka, którą będzie się posługiwał podczas badań biologicznych. Jeśli zatem badacz dostanie od kogoś informację, że koliber jest ptakiem, to automatycznie wydedukuje, że musi on mieć skrzydła. Stąd nazwa od ogółu do szczegółu. Z poziomu ogólnej przesłanki przeszliśmy łatwo do szczegółu, a więc kolibra. Przeciwnym do dedukcji rodzajem rozumowania jest indukcja, a więc myślenie od szczegółu do ogółu. Jest to sposób przydatny w przypadku formułowania ogólnych prawidłowości. Jeśli zatem wiemy, że koliber, nasz szczegół, ma skrzydła i potrafi latać, tak samo jak kosy, bociany i gawrony, możemy na zasadzie indukcji stwierdzić, że wszystkie ptaki mają skrzydła i potrafią latać. A więc właśnie na przykładzie czterech gatunków ptaków sformułowaliśmy ogólną przesłankę, grupując kolibra, gawrona, bociana i kosa w gromadę ptaków. Ktoś zatem może powiedzieć, zaraz, no nie wszystkie ptaki potrafią latać, więc takie rozumowanie jest niewłaściwe. Jest to słuszny zarzut i każdy badacz powinien mieć świadomość tego, że uogólnienia w przypadku rozumowania indukcyjnego mają słabości w postaci wyjątków. Znamy przecież ptaki nielatające, na przykład kiwi. Indukcja jest jednak niezbędna do tworzenia uogólnień i porządkowania skomplikowanego świata przyrody. Radziłbym zatem zachować dużą ostrożność w przypadku wysuwania uogólnień. Poznamy teraz podstawowe pojęcia dotyczące metod poznawania świata. Pierwszym z nich jest obserwacja, a więc jak sama nazwa wskazuje, obserwowanie jakiegoś procesu bez ingerencji ze strony badacza. Przykładem może być obserwacja zwyczajów godowych kolibrów. Drugi sposób, znacznie bardziej skomplikowany, to doświadczenie, a więc badanie wpływu czynnika na dany proces lub organizm. Przejdźmy zatem do zasad prowadzenia doświadczenia. Zazwyczaj doświadczenie rozpoczyna się obserwacją. Badacz obserwuje niewyjaśnione zjawisko, na przykład w roślinie, której doniczka przewróciła się, pęd nadal rośnie do góry, a korzeń w dół. Załóżmy, że tą rośliną będzie hortensja ogrodowa. Naukowiec następnie stawia problem badawczy, który może przyjmować postać pytania bądź równoważnika zdania. W naszym przypadku poprawnie sformułowany problem badawczy brzmiałby: czy pęd i korzeń hortensji ogrodowej reagują na zmianę położenia względem wektora grawitacji? Albo wpływ położenia pędu i korzenia hortensji ogrodowej względem wektora grawitacji na kierunek ich wzrostu. Pamiętajmy o nazwaniu gatunku organizmu, który jest badany. To bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy zapisali problem badawczy bez wspomnienia o hortensji, nie zostałby on uznany za poprawny. Pamiętajmy o gatunku, który badamy nie tylko w przypadku problemu badawczego, ale także w dalszych częściach doświadczenia. Jeśli prawidłowo sformułowaliśmy problem badawczy, możemy przejść do postawienia hipotezy. Hipoteza jest to przewidywana przez nas odpowiedź na postawiony wcześniej problem badawczy. A więc możemy postawić taką hipotezę. Korzeń hortensji ogrodowej niezależnie od położenia rośnie zgodnie z wektorem siły grawitacji, a jej pęd odwrotnie do tego wektora. Można także wysunąć hipotezę niezgodną z poczynionymi obserwacjami, a więc położenie pędu i korzenia hortensji ogrodowej względem wektora grawitacji nie ma wpływu na kierunek ich wzrostu. Pamiętajmy o tym, że hipoteza jest zawsze zdaniem twierdzącym bądź przeczącym. Podstawową cechą hipotezy musi być jej odrzucalność. Naukowcy wyróżniają tak zwaną hipotezę nieodrzucalną, ale tylko w celu podkreślenia, że nie ma ona sensu w metodyce naukowej. Przykład hipotezy nieodrzucalnej jest następujący. Istnieje niewidzialny Bóg, którego nie da się wykryć. Dobrze, pozostawmy te dywagacje i przejdźmy do weryfikacji naszej hipotezy. To w tym etapie prowadzimy praktyczne doświadczenie lub obserwacje. Najpierw badacz musi zaplanować swoje doświadczenie, pamiętając o tym, że jedyną zmienną, którą chce zbadać, jest położenie korzenia i pędu hortensji ogrodowej względem wektora siły grawitacji. Pozostałe czynniki muszą być identyczne w obu próbach, to znaczy
skład chemiczny gleb, nasłonecznienie, wilgotność powietrza itd. To bardzo ważne, aby później nikt nie zarzucił naszemu badaczowi, że taka, a nie inna reakcja rośliny wynikała z obecności czynnika, który nie był tak naprawdę badany. Bardzo ważną kwestią podczas planowania badania jest jego powtarzalność. W biologii ceniona jest pomysłowość danego badania i wynikająca z niej prostota. Czym prostsze dane badanie, tym łatwiej jest je powtórzyć przez niezależnych badaczy i instytucje naukowe na całym świecie w celu potwierdzenia otrzymanych przez nas wyników. Jeśli chcemy, aby nasze doświadczenie i zebrane wyniki były godne zaufania, musimy zadbać także o powtarzalność prób. Żaden badacz, planując doświadczenie, nie wykona jednej próby na jednej hortensji ogrodowej, a zrobi ich na przykład kilkadziesiąt. Dzięki temu, wyciągając średnią z poczynionych badań, jego wyniki będą znacznie bardziej wiarygodne. Należy także wspomnieć o dwóch bardzo ważnych pojęciach: próbie badawczej i kontrolnej. Z definicji różnią się one jedynie badanym czynnikiem. W naszym przypadku jest to odmienne ułożenie organów roślinnych, pędu i korzenia hortensji ogrodowej względem wektora siły grawitacji. Próba kontrolna jest zazwyczaj tą naturalną, taką, jaka występuje naturalnie w przyrodzie. Na przykład, jeśli badamy wpływ obecności mikroflory jelitowej myszy na poziom ich stresu spowodowanego jakimś czynnikiem, to próba kontrolna będzie charakteryzowała się obecnością mikroflory jelitowej w organizmach myszy, gdyż w naturze owe kręgowce taką posiadają. W tym przypadku próba kontrolna będzie obejmowała hortensję ogrodową rosnącą w doniczce postawionej równolegle do wektora siły grawitacji. To nasza sytuacja naturalna. Próba badawcza obejmie hortensję ogrodową rosnącą w doniczce położonej horyzontalnie w stosunku do wektora siły grawitacji, czyli po prostu poziomo. Badacz następnie obserwuje przez określony przez siebie czas zachowanie pędów i korzeni hortensji ogrodowej w obu próbach, a następnie zbiera wyniki w formie tabel i wykresów. To tak zwana dokumentacja badań. Myślę, że tworzenie tabel i wykresów to kwestia uważnego słuchania na lekcjach informatyki i matematyki, ale i na lekcjach biologii należy poznać podstawowe zasady ich konstruowania. To też, kiedy mówimy o zebranych podczas badań danych, należy rozgraniczyć je i wyróżnić jakościowe i ilościowe. Dane jakościowe to takie, które można przedstawić za pomocą filmu, rysunku, fotografii lub tabeli, czyli na przykład barwa kwiatów. Dane ilościowe to dane, które da się przedstawić w postaci numerycznej, czyli na przykład waga organizmu, wysokość siewek, ilość kiełków. Jednym z elementów dokumentacji badań jest tabela. Każda tabela musi być opatrzona stosownym tytułem. Pierwszy wiersz lub kolumna tabeli nazywana jest nagłówkiem, w którym umieszczamy informacje o tym, jakie dane znajdują się w pozostałych kolumnach i wierszach tabeli. Jeśli chcemy umieścić w naszej tabeli informacje o wysokości pędów danej rośliny, to musimy umieścić w nagłówku informacje o jednostce. W naszym przypadku będą to centymetry w nawiasie kwadratowym. Dane jakościowe zapisujemy słownie, nie kolorujemy wierszy tabeli. Na podstawie tabeli można stworzyć wykres. W zależności od rodzaju danych może być to wykres kołowy, słupkowy bądź liniowy. Bardzo ważna rzecz. Jeśli konstruujemy wykres posługując się osiami X i Y, musimy pamiętać o ich podpisaniu. O prawidłowym podpisaniu osi świadczy czytelność wykresu, jeśli zostanie on wyrwany z kontekstu. Pamiętajmy także o jednostkach, na przykład dla temperatury będą to stopnie Celsjusza. Na egzaminach uczniowie bardzo często tracą punkty za to, że nie umieszczają zera na początku układów współrzędnych. Należy o tym nie zapominać. Dodatkowo, jeśli chodzi o wykres liniowy, bardzo często spotykamy się z pojęciami zmiennej zależnej i niezależnej. Są to dwie zmienne, które ułatwiają później konstruowanie wykresów w etapie dokumentacji badań. Na przykład, jeśli badamy wpływ temperatury na kiełkowanie nasion hortensji ogrodowej, to naszą zmienną niezależną, którą oznaczymy na osi OX, jest temperatura. Jest to czynnik, który zmieniamy w naszym doświadczeniu. Ten czynnik wpływa na zmienną zależną, a więc liczbę kiełkujących nasion hortensji ogrodowej umieszczanych na osi OY. Można sprawę przedstawić trywialnie i stwierdzić, że zmienna zależna jest tak nazywana, bo jest zależna od zmiennej niezależnej. Po sporządzeniu stosownej dokumentacji badań naukowiec musi wytężyć umysł i dokładnie przeanalizować wyniki, aby następnie wysunąć odpowiedni wniosek. Pamiętajmy o tym, że wniosek musi potwierdzić bądź odrzucić hipotezę. W naszym przypadku potwierdziliśmy naszą pierwszą hipotezę, a więc nasz wniosek brzmi: korzeń hortensji ogrodowej, niezależnie od położenia, rośnie zgodnie z wektorem siły grawitacji, a jej pęd odwrotnie do tego wektora. Bardzo ważnym pojęciem stosowanym w logice jest tak zwany paradygmat, czyli z definicji zestaw założeń, które nadają ramy myśleniu o rzeczywistości. To podstawa rozumowania o danym zagadnieniu.
W nauce paradygmaty nierzadko się zmieniają, a przykładem tego mogą być poglądy naukowców, jeśli chodzi o systematykę organizmów. Od czasów Arystotelesa, w których dzieliliśmy organizmy na zwierzęta oraz rośliny, doszło do poważnych zmian paradygmatów, aby biolodzy mogli użyć nową wiedzę dla utworzenia nowych królestw organizmów. W biologii wyróżniamy kilka podejść do nauki, ale jednym z ważniejszych jest tak zwany redukcjonizm. Polega on na poznaniu elementów składowych danego systemu, aby zrozumieć ogół jego działania. Z zasług redukcjonizmu korzysta biologia systemowa, czyli nauka traktująca o systemach biologicznych jako całości. Nie sposób działać tylko na poziomie organizmu, stąd biolodzy systemowi korzystają z odkryć redukcjonistów, aby zrozumieć powiązania pomiędzy cząsteczkami, genami, komórkami czy narządami. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w lekcji. Jeśli doceniasz pracę zespołu Imago Biologia, zachęcam do udostępnienia filmu, zostawienia oceny w postaci łapki w górę bądź komentarza. W opisie znajdują się także linki do naszych portali społecznościowych, gdzie również gorąco zapraszam. A teraz zachęcam do sporządzenia notatek z metodyki badań biologicznych i zabrania się do zadań maturalnych. Do zobaczenia na następnej lekcji.